Fastnet Race, jedne z najsłynniejszych regat morskich na świecie. To właśnie tu co dwa lata blisko 400 jachtów z całego świata staje na starcie, by wyruszyć w trasę ponad 600 mil morskich z Coast do Plymouth. Jednym z elementów wyścigu jest opłynięcie latarni Fastnet Rock, która w 94-letniej historii stała się symbolem tych wyjątkowych regat. Rolex Fastnet Regata dla każdego coś innego. Na pewno wspólnym mianownikiem tutaj jest wyzwanie uczestnictwa w regatach na jednym z najbardziej wymagających akwenów na świecie. Najlepszym przykładem tego, że jest to taki obok Sydney Hobart święty graal żeglarstwa regatowego, jest to, że w ciągu 5 minut zamknięte są zapisy. Od momentu otwarcia ich zgłasza się 370-400 jednostek, ponieważ lista jest ograniczona. Fastnet Race to przede wszystkim spełnienie żeglarskich marzeń z dzieciństwa. Jak dla każdego na pewno to jest wyzwanie. No Fastnet to taki trochę święty graal żeglarstwa. Każdy o nim słyszał, każdy kto żegluje wie co to są za regaty, z czym się wiążą. Ma on swoją ponurą również historię, która jakby również czyni go chyba jeszcze większym wyzwaniem. Mroczna historia Fastnet to oczywiście wydarzenia z 1979 roku. Tegoroczna edycja odbyła się bowiem w 40. rocznicę tragedii, jaka wydarzyła się na Morzu Celtyckim. W regatach w 1979 roku zginęło aż 15 żeglarzy i 4 ratowników. Na szczęście technologia, a także zabezpieczenie imprezy od tego czasu diametralnie się zmieniły. Mimo wszystko w domu, w rozmowie z żoną trzeba trochę poimprowizować. Nie dostała tej książki. A tak naprawdę nie ogranicza mnie raczej w moich pasjach, liczy na mój rozsądek. Fastnet Race 2019 wystartował także polski jacht Saying Poland. Team jest oddolną inicjatywą żeglarzy profesjonalistów i amatorów, którzy zostali zarażeni pomysłem stworzenia profesjonalnego zespołu. W trakcie trwania projektu team w pewnych momentach przyjmuje formułę Pro-Am, a więc daje szansę udziału w regatach także żeglarzom amatorom, którzy mogą wystartować na prawdziwej żeglarskiej maszynie. Team ma do dyspozycji jacht Volvo 65, a więc topową jednostkę regatową do ścigania po morzach i oceanach. Jacht ma ponad 22 metry długości i maszt o wysokości 30 metrów. Żagle przekraczają powierzchnię 580 metrów kwadratowych. Jest to realizacja naszych pasji i marzeń. Stało się to możliwe dzięki osobom, które wokół żeglarstwa na światowym poziomie zaczęły robić bardzo sensowne projekty. I idea rozkwitała od dłuższego czasu, a stało się to możliwe dzięki zaangażowaniu ludzi, którzy zebrali się razem, by stworzyć nową jakość w polskim żeglarstwie. W dalszym ciągu jesteśmy zaściankiem żeglarskiego świata regatowego na wysokim poziomie w zakresie żeglarstwa oceanicznego czy też offshore'owego. W związku z tym idea przybrała realne kształty i udało nam się stworzyć grupę, która w sposób złożony i konsekwentny próbuje stworzyć polski team. Pomysł powstał w głowach naszych polskich żeglarzy, profesjonalistów, którzy przyszli do nas, można powiedzieć, ludzi pasjonatów żeglarstwa, ale amatorów i zaproponowali taką koncepcję wieloetapową, wieloletnią, która mogłaby się skończyć. Mamy taką nadzieję, że skończy się dużym, ciekawym projektem, może nawet projektem takim, o którym wszyscy myślimy, czyli The Ocean Race. Natomiast no nie jest to moja koncepcja. Ja się w to włączyłem, bo zobaczyłem świetnych ludzi, którzy mają pomysł na realizację czegoś dobrego i dużego. I strasznie mnie cieszy ten fakt, że mogę w tym uczestniczyć, że jestem wśród nich, że uczę się czegoś jako żeglarz amator. Jestem zwykłym amatorem, który walczy ze swoimi słabościami na regatach i takich jak na przykład te, które teraz ukończyliśmy, czyli Rolex Fastnet Race.
strasznie trudnymi regatami dla takich ludzi jak ja, amatorów z lekkim brzuszkiem, z nadwagą, którzy ciągle siedzą za biurkiem, ale starają się jednak w swoim życiu coś zrobić fajnego. I samo to, że możemy uczestniczyć w tych regatach wśród takich ludzi jak nasi polscy, mówię, profesjonaliści, to już było dla mnie coś. Rzeczywiście po wielu latach zaangażowania w różne projekty oceaniczne w Polsce udało mi się spotkać odpowiednie osoby w odpowiednim czasie. I tak zaczął się projekt Sailing Poland, który mam nadzieję będzie się rozwijał, może nie w dynamicznym tempie, ale małymi krokami będziemy budować taką prawdziwą, solidną podstawę, żeby rozwijać żeglarstwo oceaniczne w Polsce. Maciek od lat obraca się w świecie wielkiego żeglarstwa. Nie można tu śmiało użyć słowa oceanicznego. Jest postrzegany bardzo pozytywnie przez wszystkich wielkich żeglarzy regatowych. Ma szerokie kontakty. Do tego jest osobą o bardzo miłym usposobieniu. Uważamy, że jest osobą kompetentną i w związku z powyższym stwierdziliśmy, że możemy powierzyć mu tak ambitne zadanie, jak stworzenie i dowodzenie teamem, który ma występować na największych regatach na świecie. Celem Sailing Poland jest również edukacja najmłodszych polskich żeglarzy i współpraca z Polskim Związkiem Żeglarskim. Jak najbardziej angażować do tego naszą bardzo zdolną młodzież i te dzieciaki, które teraz już startują na optymistach czy różnych klasach przygotowawczych, kończąc na już tą bardzo zaawansowaną młodzież na klasach olimpijskich. I strasznie się cieszę, że podjęliśmy współpracę z Polskim Związkiem Żeglarskim w zakresie, można powiedzieć, pomocy i zabierania takich nadziei polskiego żeglarstwa, młodych ludzi, nastolatków, juniorów, można powiedzieć, na pokład, już jako profesjonalistów, po to, aby mogli tą praktykę, można powiedzieć, budować, tak jak i Maciej ją budował przez wiele lat. Mamy mega doświadczonych, profesjonalnych polskich żeglarzy, którym trzeba po prostu dać narzędzie do pracy. Jednym z pierwszych szczęściarzy na pokładzie Sailing Poland był młodzieżowy reprezentant Polski Oskar Niemira. W kwietniu tego roku razem właśnie z załogą Sailing Poland poleciałem na Karaiby, na wyspę San Martin, z której przepłynęliśmy Atlantyk do Vigo w Hiszpanii. Była to taka prosta deliverka, ale oczywiście wrażeń nie zabrakło. Na pewno bardzo dużo doświadczenia, bardzo dużo nauki, szkoły takiego też życia i uczenia się tego żeglarstwa oceanicznego, żeglarstwa offshore'owego. Dla mnie przepłynięcie fastnetu jest to taki początek mojej drogi właśnie w żeglarstwie regatowym, offshore'owym. Fastnet popłynąłem tuż po zakończonych Mistrzostwach Świata Juniorów w Gdyni. Była to impreza, na którą bardzo długo czekałem, bardzo się cieszyłem, byłem bardzo podekscytowany, że jadę i nadal jestem bardzo podekscytowany tym, że udało mi się to razem z załogą przepłynąć. Na pewno było to wyzwanie, zarówno dla mnie, jak i dla całej załogi, ale nie było tak hardkorowo, jak się spodziewałem, że mogło być i jak na pewno mogło być, więc jest to na pewno początek super przygody. Na pokładzie Sailing Poland spotkać można wielu ciekawych ludzi. Niektórzy z nich mają wyjątkowe pasje. Jedną z nich jest chęć niesienia pomocy. Takie pasje zarażają i polski zespół z chęcią włączył się do wyjątkowego projektu. Oczy Etiopii to jest taki pomysł, który polega na tym, że raz albo dwa razy do roku jedziemy do Etiopii wspólnie wszyscy razem i organizujemy tam operację na oczy. Sercem i mózgiem tego pomysłu jest nasz przyjaciel Staszek Kotlarczyk, a my mu staramy się w tym od iluś tam już lat, chyba 10, pomagać, tak? Ale my i wiele, wiele jeszcze innych osób, które wokół tego programu, projektu się kręci, pomaga, jeździ. On jest o tyle specyficzny, że my nigdy nie sformalizowaliśmy tego naszego czy tego Staszkowego pomysłu w żaden sposób, chociaż były na ten temat rozmowy, nie jesteśmy organizacją, fundacją, stowarzyszeniem, my jesteśmy taką grupą przyjaciół, która ma przyjemność zrobienia czegoś dla innych i nie jest to dla nas żadne zobowiązanie, ale jest to taki pomysł, który chyba nam się podoba, skoro robimy to od 10 lat.
tym roku akurat tak się doliczyliśmy, że od pierwszego razu zrobiliśmy już ponad 3000 tych operacji. Tak naprawdę to jest tak, że widząc radość tych ludzi, którzy odzyskują wzrok, którzy nie widzieli, a nagle widzą, bo to się dzieje w ciągu dwóch dni, kiedy się opatrunek ściąga, na drugi dzień ktoś, kto na przykład był ślepy, widzi, potrafi rozpoznać, często mówią wtedy zabawne rzeczy, albo okazują radość w taki sposób, że no jest to na pograniczu szaleństwa. No to powiem krótko, my więcej od tych ludzi dostajemy, dostając te emocje, niż tam sami zawozimy. Dzięki. Wyścig rozpoczął się w sobotę o 13:30 czasu lokalnego przy angielskiej wyspie Cowes. Początkowo warunki panujące na morzu były spokojne, ale o nudzie nie mogło być mowy. Na pewno, nie powiedziałbym, że początek też był bardziej nudny. Żeglarstwo polega na tym, że trzeba umieć pływać w każdych warunkach. Gdy nie ma wiatru, gdy jest trochę wiatru i gdy jest go za dużo. Więc w tym tak naprawdę cała zabawa, cała frajda. I najczęściej regatę się wygrywa wtedy, kiedy jest mało wiatru, a człowiek jest skupiony i załoga jest skupiona i pracuje dobrze, niż gdy tego wiatru jest za dużo, bo wtedy ze względów też czasami bezpieczeństwa redukuje się aż czasami zanadto powierzchnię ożaglowania. Więc wydaje mi się, że dla normalnego, można powiedzieć, takiego żeglarza, amatora czy hobbysty, takie regaty są, czy każde regaty na takiej łódce są i wielkim wyzwaniem z jednej strony, i niesamowitą, niezapomnianą przygodą. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest tak naprawdę, ja to zawsze sobie tłumaczę, dobre zarządzanie czasem. Jeżeli wtedy, kiedy trzeba dużo pracować, człowiek dużo pracuje, a kiedy ma możliwość łączyć również swoje życie zawodowe z życiem tym takim hobbystycznym, to jest coś bardzo fajnego, ponieważ i praca normalna daje frajdę, i można powiedzieć ten czas wolny, który może z jednej strony się trochę, jak ja to nazywam, zresetować, ale też jest to czas, kiedy myślisz o różnych pewnie projektach, które się tam gdzieś dzieją w domu, czy w domu, mam na myśli jakby w firmie. To jest to dla mnie najbardziej kreatywny moment, kiedy mogę potem wykorzystać w pracy na co dzień. Spokojne rozmyślanie szybko jednak odeszło w zapomnienie. Rozpoczęły się prawdziwe żeglarskie emocje. Wiatr przekraczający 30 węzłów, wysoka fala. To pasjonaci regat morskich kochają najbardziej. W czerwcu skończyłem 3-letni duży biznesowy kontrakt. No i mówię, no kiedy, jak nie teraz? No i dostałem propozycję, znalazłem możliwość wyjazdu na Fastnet Race. No, popłynąłem. Duży wysiłek. Natomiast znalazłem to, co chciałem. Oczyściłem umysł kompletnie. Dostałem w tyłek. No i płynąłem z takimi prędkościami, że nigdy nie sądziłem, że na takich wielkich łódkach tak można. Super. Myślę, że złapałem bacylę. Było groźnie. Ale nie aż tak, żebym czuł zagrożenie życia. Było groźnie na takim poziomie, jakiego szukałem, akurat idealnie się złożyło. Pierwszy dzień był za słaby i mówię, ajejku, to będzie mi się nudziło. Natomiast potem dostałem tak w tyłek, że no tego potrzebowałem, dokładnie tak.
Niektóre teamy okrążyły latarnię Fastnet w takiej scenerii. Niestety żeglarzom z Sailing Poland pozostał widok maleńkiego światełka. Nie da się jednak ukryć, że te regaty wzbudzają emocje nie tylko u zawodowców. Dla mnie przepłynięcie Fastnetu to jest znowu spełnienie jakiegoś celu życiowego, dlatego że mając lat, wydaje mi się 17, jeśli dobrze pamiętam, wtedy wygrałem swoje pierwsze Mistrzostwa Polski i marzyłem o tym, patrzyłem na te załogi, które startują w profesjonalnych teamach w Sydney to Hobart albo w Fastnecie. Było to dla mnie tak daleko jak księżyc. Po latach żeglowania, które pozwoliły mi dojść tutaj w to miejsce i startować w takim teamie, w takich regatach, zaliczyłem Sydney Hobart, teraz przepłynąłem Fastnet. I z jednej strony jest to właśnie zwieńczenie tego, że tak, byłem, ale z drugiej strony jest to coś zupełnie normalnego. To znaczy, to był wyścig. Wystartowaliśmy przez 23 godziny. Dawaliśmy z siebie wszystko po to, żeby popłynąć jak najlepiej. Tym razem troszeczkę poniżej oczekiwań. Liczyłem na więcej, ale nie jest to problem do jakby zmartwienia. Wiemy po prostu, że musimy trenować, trenować i trenować i następne regaty, które są już nie tak długo, popłynąć lepiej. Po pierwsze, w trakcie regat czułem niesamowity strach, czy sobie poradzę. Niesamowity strach. Trochę mnie paraliżował, to trzeba od razu powiedzieć. I na koniec to niesamowite szczęście, że jednak sobie poradziłem. Strasznie, naprawdę. Były momenty bardzo trudne, które wymagały niesamowitego charakteru i wytrzymania, wytrzymałości, takiej również psychicznej, bo można przez całe regaty wsiąść na łódkę, położyć się i przespać, prawda? I powiedzieć, ukończyłem Fastnet. Ale wyjść na zewnątrz w trakcie, kiedy tony wody przelewają się przez pokład, zrobić cokolwiek, pomóc cokolwiek tym naszym profesjonalistom na normalnych wachtach. Nie było miękkiej gry, nie było ulgowej taryfy. Myśmy tu nie przyjechali na wakacje. Myśmy normalnie pracowali razem z profesjonalistami. Pewnie trochę wolniej, pewnie troszeczkę nie tak sprawnie, nie tak umiejętnie jak oni. Ukończenie Fastnetu to jest przede wszystkim duma i radość. I też miałem łzy w oczach. W tegorocznej edycji Fastnet Race wzięło udział kilkudziesięciu polskich żeglarzy. Bardzo dobre, 15 miejsce w klasyfikacji w czasie rzeczywistym wywalczył Przemysław Tarnacki, który wspólnie z polskimi załogantami pływał na litewskim jachcie Amber Sail pod dowództwem Litwina Simonasa Steponowiciusa. Pod banderą wyspy Man pożeglował Kuba Szymański. Na jego pokładzie również nie zabrakło polskich żeglarzy. Sailing Poland do mety w Plymouth dopłynął w czasie 53 godzin, 6 minut i 22 sekund. To dało załodze 22 miejsce w czasie rzeczywistym. Finisz w Plymouth osiągnął także drugi jacht pod polską banderą One Way z Januszem Madejem przy sterze. Jacht ten zajął wysoką piątą lokatę jednokadłubowców dwuosobowych poniżej 12 metrów. Regaty Fastnet Race najszybciej pokonał Frank Kama na trimaranie Maxi Edmond de Rothschild. Czas 28 godzin i 2 minut robi wrażenie. Wśród jednokadłubowców triumfował jacht klasy Volvo 70, słynny amerykański Wizard. Choć w czasie rzeczywistym szybszy był inny jak Jankesów, a więc Rambler 8.8. Dla żeglarzy Sailing Poland była to kolejna lekcja na drodze do celu, jakim jest start w najsłynniejszych okołoziemskich regatach świata The Ocean Race. Czy ma szansę się udać? Na to musimy troszeczkę poczekać. Natomiast zdecydowanie, gdybym nie wierzył w to, że już teraz dojrzeliśmy my jako społeczeństwo, jako Polacy, że dojrzeliśmy też jako żeglarze, w sensie środowisko. Gdybym nie wierzył w to, że teraz jest odpowiedni moment, chociażby po to, żeby spróbować, żeby przetrzeć szlak, to w ogóle bym się za to nie zabierał. A myślę, że to, co się dzieje dookoła polskiego żeglarstwa i tego mało łódkowego, jak to potocznie nazywamy, i również sam fakt chociażby startu naszego w Fastnecie, gdzie wystartowało 5 polskich załóg, pokazuje już, że jednak pomimo tych naszych skromnych nadal możliwości i tego skromnego potencjału floty takiej łódek służących do pływania po oceanie, idziemy do przodu i pokazujemy, że potrafimy pływać, że umiemy się szybko uczyć.
bo to jest bardzo istotne. To dzisiejsze nowoczesne żeglarstwo to jest niebywały pęd postępu, a co za tym idzie wiedzy i umiejętności. Te łódki są już tak skomplikowane, to tak szybko i dynamicznie się zmienia, że my w zasadzie codziennie odbywamy parę lekcji w szkole i to z tych trudnych tematów. Regaty Fastnet są jednym z etapów przygotowań do bardzo ambitnego przedsięwzięcia, którym jest uczestnictwo polskiego teamu po raz pierwszy w historii w Ocean Race, dawnym Volvo Ocean Race, który stanowi niejako wyznacznik najwyższego poziomu kunsztu żeglarskiego na świecie. Korona Rolexa, czyli regaty, w których w tej chwili uczestniczymy i kolejne regaty, w których będziemy uczestniczyć, są tylko kolejnymi krokami mającymi na celu wykształcenie teamu, zbudowanie całej struktury organizacyjnej umożliwiającej udział polskiej załodze w regatach Ocean Race. Żeglarstwo morskie czy takie regaty jak Fastnet Race po prostu zarażają. Schodzisz na ląd i już zaczynasz myśleć, kiedy znowu będziesz mógł popływać. Ja jestem dziobowym od ponad 15 lat. Pływałem oczywiście na wielu pozycjach, kiedyś byłem trymerem, ale pływanie na dziobie szczególnie na tych dużych łódkach, przy dużych prędkościach, to jest coś, co bardzo lubię. Ja kocham adrenalinę, nie tylko w żeglarstwie. Jestem z przyjemnością, wezmę udział w każdym sportowym przedsięwzięciu, które to daje. Na wodzie każda minuta, kiedy coś się dzieje, to jest właśnie ten moment, dla którego to robię. Jak mieliśmy przez parę godzin dosyć lekkie warunki wiatrowe, to nie ukrywam, w pewnym momencie mogę się trochę ponudzić, szukam sobie jakiejś pracy, staram się popatrzeć trochę na nawigację. Natomiast kiedy jest dużo wiatru, kiedy trzeba zrobić coś w warunkach ekstremalnych, wtedy czuję, że to jest właśnie to, dlaczego tam jestem. Volvo 65 jest to jedna chyba z najwyższej ligi, jeżeli chodzi już o możliwości sprzętowe. Także bardzo mocna łódka, bardzo szybka łódka, bardzo mokra łódka. Na pewno daje kolejny zastrzyk adrenaliny. Chciałbym iść dalej. No. Podobało mi się. Super. To oczywiście nie jest ostatni start Sailing Poland w tym roku. Już pod koniec września kolejne słynne regaty. Tym razem polski team wystartuje w Levoix de Saint-Tropez, gdzie przez tydzień będzie rywalizował wzdłuż francuskiego wybrzeża. Relacja z tych regat już w październiku na antenie Canal+ Sport. Kuba Zborowski, ahoj!